poniedziałkowe południe odbyło się spotkanie z gwiazdami Pytanie na śniadanie, na którym oprócz nowych prowadzących pojawiła się także dobrze znana telewidzom Agnieszka Dziekan. Pogodynka, która zastąpi Izę Krzan w Kole Fortuny, tego dnia postawiła na wyjątkowo śmiałą kreację. Jak zaprezentowała się ona i pozostałe gwiazdy śniadaniówki? Sprawdźcie, następczyni Izy Krzan kusi wdziękami na imprezie Pytania na śniadanie. Pytanie na śniadanie to niekwestionowany hit telewizji polskiej i jednocześnie najpopularniejsza śniadaniówka w naszym kraju. Kilka miesięcy temu głośno było na temat zmian w Pytaniu na śniadanie, które są pokłosiem zmian w całej TVP. Z programem pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący. Swoich posad nie uratowali nawet Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W ich miejsce pojawiły się nowe duety prowadzących. W połowie stycznia widzowie mieli okazję zobaczyć w roli gospodarzy Pytania na śniadanie Roberta Stockingera i Joannę Górską. Niedługo później do ekipy śniadaniówki dołączyli również Klaudia Carlos oraz Robert L. Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Tomasz Tylicki oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Teraz można było zobaczyć część nowej ekipy Pytania na śniadanie na imprezie zorganizowanej w letnim ogrodzie śniadaniówki. Pojawili się m.in. Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Robert L. Gendy, Robert Stockinger i Joanna Górska, Katarzyna Dowbor, a także Agnieszka Dziekan, która zdecydowanie wyróżniła się na tle pozostałych gwiazd śniadaniówki. Pogodynka, Pytanie na śniadanie, która ma zastąpić Izabellę Krzan w roli współprowadzącej Koła Fortuny, tego dnia postawiła na dość śmiałą kreację, odsłaniającą brzuch i podkreślającą nienaganną sylwetkę. W galerii znajdziecie zdjęcia ze spotkania w ogrodzie z gwiazdami Pytania na śniadanie. Zobaczcie, jak zaprezentowała się Agnieszka Dziekan i pozostali prezenterzy śniadaniówki.